Cześć, tu Ernest! Dziś o 15 do gry wchodzi misja o nazwie Siorbani w boju. Do wykonania będzie kilka prostych wyzwań, a na koniec do zebrania będzie kolejna literka, ale po kolei. Zaczynając od pierwszego wyzwania, to brzmi ono: przeszukaj skrzynię w siorbanych szuwarach lub sklepowej sedybie. Na początek mam dla was protipa. W tym sezonie zaszła ważna zmiana w temacie skrzynek. Teraz skrzynki mają 100% szans na pojawienie się w ustalonych miejscach. Przed nowym rozdziałem to było jakieś 60%. Skrzynki w tym rozdziale pojawiają się za każdym razem w każdym możliwym miejscu. Jeśli chodzi o lokacje, to w sklepowej sedybie są skrzynki pod dachami domków. W przypadku tego domku skrzynka jest pod tym dachem oraz tym mniejszym. Jeszcze jedna skrzynka skrywa się w budzie, co daje nam 3 skrzynki na jeden domek. Reszta domków ma po 2 skrzynki. W sklepowej oczywiście są jeszcze skrzynki w różnych pomieszczeniach sklepów. Sklep Noms ma najwięcej skrzynek blisko siebie, bo aż 4. Jedną tutaj na podwyższeniu, kolejne 2 w innych zakątkach sklepu oraz jeszcze jedną wewnątrz ciężarówki. W siorbanych szuwarach skrzynki są porozrzucane po całej fabryce. Następne wyzwanie brzmi: zlikwiduj przeciwników z broni każdej klasy rzadkości. W rozdziale drugim każda broń występuje w klasach od szarej do złotej. To wyzwanie polega na tym, że musicie zdobyć po jednej likwidacji z broni każdej klasy rzadkości. Mówiąc inaczej, trzeba zdobyć likwidację z broni szarej, zielonej, niebieskiej itd. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności wykonać to wyzwanie, ani jakiej broni użyjecie. Najłatwiej będzie wam wykonać to wyzwanie na naparzance. Tam łatwo jest znaleźć każdą broń. Trzecie wyzwanie brzmi: ulepsz przedmiot na stanowisku ulepszeń. Stanowisko ulepszeń to takie oto urządzenie, w którym to możemy ulepszyć dowolną broń do wyższej klasy, jeśli to jest możliwe. Nie można na przykład ulepszyć złotej broni. Oto wszystkie lokacje tych urządzeń zaznaczone na mapie. Wybór jest duży i nie ma znaczenia, których użyjecie. Ważna uwaga: ulepszenie broni zawsze kosztuje ileś sztuk materiałów. Ulepszenie szarej broni na przykład wymaga od nas posiadania 50 sztuk każdego rodzaju maców. Ulepszenie zielonej broni kosztuje po 150 sztuk każdego z materiałów. Ulepszenie niebieskiej broni 250, a fioletowej aż 350. Więc no, przygotujcie jakieś materiały. Najlepiej będzie, jeśli znajdziecie dowolną szarą broń, zbierzecie po 50 maców każdego rodzaju, bo to mało, i udacie się do najbliższego stanowiska. Te stanowiska zawsze wydają charakterystyczny dźwięk, dzięki któremu uda wam się je łatwo zlokalizować. Zazwyczaj są one w garażach, pod ziemią lub w jakichś ukrytych pokojach. Kolejne wyzwanie brzmi: zatańcz przy 4 kółkach latarni Lokiego i stacji meteorologicznej. Te 3 lokacje to punkty orientacyjne na mapie. 4 kółka to złomowisko, które stoi przy rzece na wschód od farmy Fury. Latarnia Lokiego chyba jest oczywista. Trudno jest jej nie zdać. Stacja meteorologiczna za to jest na ośnieżonej górze w dokładnie tym miejscu. W tych 3 miejscach trzeba wykonać dowolną taneczną emotkę. Następne wyzwanie rozkazuje nam zadać obrażenia z broni zwykłej. Broń zwykła to dowolna broń o szarej klasie rzadkości. Ponownie polecam na pożankę, gdzie nie brakuje ani broni, ani przeciwników. Już 6. wyzwanie polega na zaznaczeniu przedmiotu niepospolitego, rzadkiego oraz epickiego. Zanim zabierzecie się za to wyzwanie, upewnijcie się, pod jakim klawiszem macie ustawione oznaczanie w ustawieniach gry. Aby wykonać to wyzwanie, trzeba oznaczyć dowolny przedmiot klasy zielonej, niebieskiej i fioletowej. 7. wyzwanie brzmi: zlikwiduj przeciwników w posterunkach Ego lub sklepowej sedybie. Posterunki Ego to obozy wojskowe, które są rozłożone po całej mapie. Oto wszystkie lokacje posterunków Ego zaznaczone na mapie. Sklepowa sedyba za to jest oczywiście tutaj. Na sklepową sedybę zawsze ktoś będzie leciał, bo to klasyczna miejscówka. Z posterunkami Ego będzie tak, że każdy będzie leciał na najbliższy posterunek przy trasie busa bojowego. Ja wykonam to wyzwanie na sklepowej. Tam będzie wyzwanie ze skrzynkami, a przy okazji to, no, zawsze ktoś tam leci. Kolejne wyzwanie brzmi: przeszukaj pojemniki z amunicją w punktach orientacyjnych. Tak jak mówiłem w poprzednim filmiku z wyzwań, pojemniki z amunicją są wszędzie, a punktów orientacyjnych też nie brakuje. Zwiedzajcie mapę. I już 9. wyzwanie zleca nam otworzyć zrzuty zaopatrzenia w 3 różnych meczach. Najwięcej zrzutów zaopatrzenia jest w naparzance, gdy mecz się już rozkręci. Najszybszym sposobem na to będzie rozpoczęcie meczu w naparzance, aby otworzyć tam dropa, a następnie należy rozpocząć kolejny mecz. Pamiętajcie, że wyzwania zaliczają wam się nawet, jeśli wyjdziecie z meczu, w którym wykonaliście dane wyzwanie. Przedostatnie wyzwanie zleca nam zadać obrażenia z broni legendarnej.
a dokładnie 250 punktów obrażeń. Bronie legendarne to bronie o złotej klasie rzadkości. No i oczywiście polecam na pożankę. Nic dodać, nic ująć, naprawdę. Ostatnie wyzwanie odblokujecie wraz z tym oto ekranem wczytywania. W tym tygodniu do zebrania jest litera R, która skrywa się tutaj. Na wyspie pojawi się ona dokładnie tutaj pod platformą w fabryce siorbów. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.